Dobrze. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym jubileuszu i witam bardzo serdecznie naszego wyjątkowego gościa, Szczepana Twardocha. Wszystkim znany jest Państwu Szczepan Twardoch, znany, lubiany, kochany. Także ogromna radość. Proszę Państwa. Pozwoli Pan, Panie Szczepanie, że kilka słów powiem na temat naszego jubileuszu, jubileuszu Uniwersytetu Trzech Pokoleń, który tutaj w tej sali, czy w tych salach Uniwersytetu Humboldtów gromadzi się już prawie od 10 lat. W tej chwili wchodzimy w 10 rok naszej działalności. Trudno w to uwierzyć, ale to rzeczywiście jest prawda. A co najwspanialsze, że Państwo nadal są jeszcze z nami i tak wiele znajomych twarz, które przez niemal 10 lat już spotykamy na wykładach, ale także na tych słynnych naszych posiedzeniach, czy nie wiem, stoimy raczej z preclami i z winem. Dzisiaj zapraszamy na mały poczęstunek z okazji właśnie naszego jubileuszu, ale o tym później. Najpierw chciałabym podziękować bardzo, bardzo serdecznie instytucjom, które umożliwiły nam taką działalność, które wspierają nas od lat. Instytucją, która wspiera nas od samego początku, aż po dzień dzisiejszy, jest Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki. Reprezentowana tutaj dzisiaj przez panią wicedyrektor, właściwie powinnam powiedzieć panią dyrektor, przepraszam, Darię Mudzo-Wieloch. Bardzo serdecznie witamy panią. Cieszymy się ogromnie, że mamy zaszczyt panią gościć. Przekazujemy także pozdrowienia od pana dyrektora Witolda Gnałka, a także od pani przewodniczącej zarządu fundacji, pani konsul generalnej w Gdańsku, Kornelii Pipy, która też niestety nie może być z nami, ale bardzo serdecznie nam gratuluje. Dziękujemy także bardzo serdecznie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspierała nas w pierwszych latach naszego istnienia, a także der Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Powiem to po niemiecku, bo nie zastanawiałam się nigdy nad tłumaczeniem. Teraz chyba tłumaczki będą musiały na odwrót tłumaczyć. Pełnomocnik rządu niemieckiego czy rządu federalnego, tak, do spraw kultury i mediów. Bardzo dziękuję. To też ogromne wsparcie do dnia dzisiejszego dla nas. Dziękujemy również Państwu Michniewiczom za wsparcie naszego Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Parę słów powiem może na temat historii, nie będę przeciągać, ale może Państwo pamiętają, niektórzy z Państwa, że Uniwersytet zapoczątkował swoją działalność dnia 18 października 2014 roku wykładem profesor Magdaleny Środy, Moralność publiczna w czasach transformacji. Tak się zaczęło, tutaj już w gmachu Uniwersytetu Humboldtów. Uniwersytet powstał w ogóle z inicjatywy, to jest też bardzo ważne, z inicjatywy Berlińskiego Stowarzyszenia Polikultura, reprezentowanego przez pana Bogusława Fleka. Tutaj zasługi dla Uniwersytetu są po prostu, nie da się ich opisać wręcz. Następnie także z inicjatywy polskojęzycznego klubu Rotary, jedynego zresztą na świecie poza Polską polskojęzycznego klubu Rotary, którego członkami są właśnie także Bogusław Fleck oraz Hanna Jakob. Też filar dosłownie bardzo istotny Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Dziękuję. Cele klubu Rotary są tożsame prawie celami tutaj Uniwersytetu, przede wszystkim promocja edukacji i kultury, wymiana międzynarodowa, więc to wszystko jest bardzo spójne. Oprócz tego ważne są partnerstwa. Dziękujemy bardzo naszym partnerom, czyli przede wszystkim Uniwersytetowi Humboldtów, Instytutowi Slawistyki, profesor Alfrun Klims,
a także pani Sabinie Lefebvre. Niestety nie mogą być dzisiaj obecni. Pani profesor Klims jest w Halle, gdzie wczoraj zresztą też miała przyjemność posłuchać pana Szczepana Twardocha, czy w Wienie to było wczoraj, nie w Halle, prawda? Właśnie, dlatego nie może być z nami. Od początku profesor Klims też wspierała powstanie naszego uniwersytetu. Ja osobiście, ponieważ pracowałam przez wiele lat w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów, no bardzo starałam się o to, robiłam wszystko, aby do tego partnerstwa z Instytutem Slawistyki doszło i aby wykłady mogły odbywać się właśnie w tych salach. Naszą partnerką jest także, czy naszym partnerem jest także Europejski Uniwersytet Viadrina, a tam konkretnie Centrum Interdyscyplinarnych Studiów po Polsce z panią profesor Dagmarą Jajeśniak-Kwast, której też bardzo serdecznie dziękujemy. Powiem jeszcze tylko parę słów o naszej Radzie Programowej. Składa się ona z trzech osób. Jest przewodniczącą Rady Programowej Uniwersytetu, jest pani Hanna Jakob. W skład Rady wchodzi także pan Bogusław Flek i ja również wchodzę w skład Rady, ale tak jak już mówiłam o filarze, tak tutaj filarem Rady jest też zdecydowanie pani Hania Jakob, która odgrywa główną rolę przy tworzeniu programu naszego, przy czym w każdym roku mamy jakiś temat wiodący, w tym roku tematem jest tożsamość. To pani Hanna Jakob w głównej mierze też wyszukuje naprawdę kompetentne i bardzo ciekawe osobistości ze świata polskiej kultury i nauki, które zapraszamy. Natomiast pan Bogdan, no oczywiście wszystko, co się dzieje w internecie, czyli nasze wszystkie wykłady na YouTubie, nasza strona internetowa, prezencja na Facebooku, to wszystko dzieło pana Bogusława plus organizacja. Myślę, że także małżonka pani Jola też odgrywa tutaj ogromną rolę. Po zwykłym. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze wymienię przykładowe tematy wiodące danych lat, na przykład 25-lecie podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie, jeden z tematów wiodących, 100 lat odzyskania Polski niepodległej, a kształtowanie się relacji polsko-niemieckich, populizm i pogarda w komunikacji społecznej, dokąd zmierza Europa. Pandemia i jej skutki dla różnych dziedzin życia społecznego, przy czym podczas pandemii też uniwersytet działał, tylko że na Zoomie, to też warto może podkreślić. Nowa humanistyka była też tematem wiodącym, no a teraz właśnie ta tożsamość. Dlatego gościem naszym właśnie jest pan Szczepan Twardoch, który będzie mówił o tożsamości śląskiej już za chwilkę. Jeszcze tylko powiem, że mieliśmy ponad 100 wykładowców, tutaj sama nie mogłam w to uwierzyć. Kilka nazwisk wymienię: Ireneusz Krzemiński, Robert Traba, Anna Rotenberg, Adam Krzemiński, Jan Lucjan Rydel, Wojciech Eichelberger, Magdalena Środa, Paweł Machcewicz, Andrzej Fryszke, Dariusz Stola, Dorota Hübner, Dorota Masłowska, Witold Orłowski, Katarzyna Kasia, Janusz Leon Wiśniewski, ale także Inga Iwasiuk czy Krzysztof Niewrzęda, a z takich bardzo znanych postaci to Stefan Müller, przynajmniej nie w Polsce jest najbardziej znany, i Jurek Owsiak. Dobrze, moderatorami na zmianę byliśmy i jesteśmy z doktorem Piotrem Olszówką. Doktor Piotr Olszówka, też bardzo znana postać na Uniwersytecie Trzech Pokoleń, którego dzisiaj jest, nie ma też z nami, prawda? Niestety, on wygłaszał także laudacje w ramach Galerii UTP. Przez wiele lat po każdym wykładzie spotykaliśmy się nie tylko przy winie, ale także przy sztuce. Cieszyliśmy się, mieliśmy przyjemność oglądać dzieła, po prostu artystyczne, dzieła plastyczne różnych artystów z Berlina i w ogóle z Niemiec, ale o korzeniach polskich. Dobrze, ja myślę, że to wystarczy o historii UTP. Teraz kilka słów dosłownie o panu, panie Szczepanie. Kilka słów, bo państwo oczywiście wszystko, wiele rzeczy już wiedzą. Jest pan, jak wszędzie już się podaje, jednym z najbardziej znanych, także w Niemczech, pisarzy polskich, którego książki przetłumaczone są też, wiele książek, chyba 6 przetłumaczonych jest już na język niemiecki, jeśli dobrze liczę, ale jest tutaj tłumacz obecny, Szczepana Twardocha, dr Olaf Kühl,
którego też bardzo serdecznie witamy. Gdzieś tam się znajduje. Słuchawki, tak, jeżeli ktoś nie rozumie polskiego, bardzo proszę, o, jest jeden pan, Sie bekommen gleich die Kopfhörer. Właśnie, to jest też ciekawe i ważne, że nasze wykłady od drugiego roku tłumaczone są na język niemiecki symultanicznie, za chwilkę, ein Augenblick nur. I dziękujemy także bardzo naszym tłumaczkom, też już od lat, wspaniałym paniom Agnieszce Grzybkowskiej i Dorocie Cygan. Zapomniałabym, a to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy także oczywiście innym tłumaczkom, które tu były, czasowo przynajmniej nie mogę wymienić wszystkich, oraz wolontariuszom i wolontariuszkom, którzy nam pomagali. Przepraszam. I wracam do pana Szczepana Twardocha. Moim zdaniem było to 6 książek. Olaf może to potwierdzić, Olaf Kühl lub nie, tak? Chyba tak, przetłumaczonych na język niemiecki. Szczepan Twardoch studiował socjologię i filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nie studiował w każdym razie polonistyki. Słyszałam na YouTubie, że nawet się tym szczyci, ponieważ uważa, i tutaj ja nie zawsze bym się zgodziła, że studia polonistyki przeszkadzają w pisaniu. Ale może coś w tym jest. Mogą blokować je z różnych przyczyn. Dobrze, więc pisarz, ale przede wszystkim przedstawiciel tożsamości, no, tożsamości narodowości, tak? Śląskiej. Nie wiem, czy przede wszystkim, ale między innymi przedstawiciel także właśnie narodowości śląskiej. O tym tu będzie też mowa. Publicysta oczywiście, publikował w bardzo wielu gazetach i polskich, i niemieckich, takich pismach wiodących, Polityka, Gazeta Wyborcza. W niemieckich również, zwłaszcza ostatnio, także jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to było wiele publikacji w niemieckich mediach, które bardzo można Państwu polecić. Książki pisze, publikuje Szczepan Twardoch od początku lat 2000. Otrzymał bardzo wiele nagród, nie dam rady wyliczyć. Między innymi jest laureatem paszportu polityki, nagrody imienia Samuela Bogumiła Lindego, Kazimierza Kuca, Fundacji imienia Kościelskich i wielu innych. Między innymi ważna jest także niemiecka nagroda literacka Brücke Berlin, którą otrzymał wraz z tłumaczem Olafem Kühlem w roku 2016. Na podstawie jego opowieści Król wyprodukowano serial, to jest też może ciekawe, gdzie pisarz nawet gościnnie wystąpił. Dobrze, tytuły książek Państwu są zapewne znane, takie jak Morfina, Król, Drach, Pokora, tak? A po niemiecku Morfin, Drach, Der Boxer, Demut, przy czym Pokora to jest i nazwisko bohatera. Po niemiecku także Wale und Nachtfalter, Tagebuch vom Leben und Reisen, jeśli dobrze zrozumiałam. Dobrze, mieszka Szczepan Twardoch w Pilchowicach na Górnym Śląsku, ale także troszkę w Warszawie, tak podaje Wikipedia. Gościnnie. Właśnie, ja tak co znalazłam, to podaję, ale pan w razie czego może mnie oczywiście skorygować. Będziemy bardzo wdzięczni za wykład dotyczący właśnie tożsamości śląskiej. Zapraszamy. Ja, jak wprowadzająca mnie pani zauważyła, mówić o tożsamości śląskiej i jadąc dzisiaj do Berlina z Jeny, zadałem sobie pytanie, dlaczego ja sobie to robię? Dlaczego ja znowu zgodziłem się na to, aby opowiadać o tym nieszczęsnym Śląsku? Bo zdałem sobie sprawę, że ja się przez całe życie z tego Śląska tłumaczę. I to się często zaczyna od tego, że ktoś chciałby, żebym ja ten Śląsk wytłumaczył, a kończy się zawsze na tym, że ja nie tłumaczę Śląska, tylko tłumaczę się sam siebie, tłumaczę się ze Śląska.
No i zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego ja się z tego Śląska tłumaczę? No, czy Czesi tłumaczą się z bycia Czechami, czy Polacy tłumaczą się z bycia Polakami, czy Francuzi tłumaczą się z bycia Francuzami, albo Niemcy z bycia... No dobra, Niemcy się czasem tłumaczą z bycia Niemcami, ale to jest zupełnie inna sprawa. I pomyślałem sobie, że mam już tego absolutnie dosyć. Bo pomyślałem sobie, że przez całe życie tłumaczę się ze Śląska, polskiej prawicy, powiedzmy, tłumaczę się z tego, że nie jestem separatystą, nie chcę oderwać Śląska od Polski, nie jestem niemieckim agentem, nie jestem Volksdeutschem i tak dalej, prawda? To odwołując się tylko do tych najczęściej spotykanych zarzutów. Lewicy tłumaczę się z tego, że nie jestem śląskim nacjonalistą. Niemcom zwykle w ogóle muszę tłumaczyć, o co chodzi z tym Śląskiem, bo mało kto o nim słyszał. I pomyślałem sobie, że dzisiaj się nie będę tłumaczył ze Śląska. Po czym przygotowałem ten wykład i zdałem sobie sprawę, że właśnie dokładnie to będę robił. I pomyślałem, że to jest moja wina. Jest jakieś miejsce, jakiś powód, dla którego ta śląskość, która jest mi w taki sposób naturalny wybrana, przyrodzona, tak jak każdy się tam rodzi w jakiejś kulturze, prawda? Że ta śląskość stała się dla mnie czymś z jakiejś winy, jakiegoś czegoś niezręcznego, co trzeba się wytłumaczyć jak jakieś gafy towarzyskie, prawda? Że mógłbym być może wieść dużo prostsze życie, gdybym na ten temat zwyczajnie milczał. Może byłoby mi prościej, bo to zawsze wiąże się dla mnie z pewnego rodzaju niepewnością, kiedy zaczynam o tym mówić, z taką niepewnością, kogo to w ogóle obchodzi. Dlaczego ja zamęczam ludzi tym tematem, którego sam mam dosyć, a jednak mówię o tym, piszę, powieści o tym ze trzy napisałem, jak nie więcej. I z jakiegoś powodu to ciągle się dzieje. Ja może, mówiąc dzisiaj do Państwa, spróbuję również mówić sobie do samego siebie i samemu sobie spróbować wytłumaczyć ten przedziwny dla mnie również od dzisiaj rana fenomen, czy od wczoraj, dlaczego ja ciągle się tym tematem zajmuję. I zacznę może od tego, że jak może niektórzy z Państwa, którzy czytali moją ostatnią powieść pod tytułem Hołot, która się też niedługo w języku niemieckim ukaże, jak tylko Olaf ukończy swoją ciężką pracę. Więc jak być może Państwo wiedzą, albo domyślili się na podstawie tej powieści, jedną z moich pasji jest paleolingwistyka. W kierunku, w którym nie mam żadnego wykształcenia, ale którym się tam amatorsko od lat pasjonuję. I wiadomo, to być może jest związane z tym, że no, język jest tworzywem mojej pracy. Prawda? Jest materiałem, w którym ja pracuję, jest narzędziem, którym ja pracuję artystycznie. Ale tak naprawdę to ta moja obsesja na punkcie etymologii słów nie jest zainteresowaniem zawodowym. I zrozumiałem, ostatnio o tym myślałem dużo i zrozumiałem, że lektura słowników etymologicznych, ale jest to jedna z moich ukochanych lektur, słowniki etymologiczne, przynosi mi jakiegoś rodzaju ulgę. I to jest taki rodzaj ulgi, który następuje, kiedy konfrontujemy się z chaosem i w pewnym momencie zaczynamy dostrzegać w tym chaosie jakiś porządek. Wydaje mi się, że my jako ludzie łakniemy porządku. I to jest oczywiście iluzja, ale ta iluzja jest dla mnie jakoś ważna. Więc nie wiem, kiedy czytam etymologię słowa polskiego, w ogóle słowiańskiego słowa ogień i kiedy przypominam sobie, że pochodzi od praindoeuropejskiego słowa heng,
i jest kognatem łacińskiego ignis albo sanskryckiego agni, albo kiedy przypominam sobie, że polskie czy słowiańskie słowo owca ma to samo pochodzenie jak łacińskie słowo ovis i tak dalej, to znajduję w tym jakieś pocieszenie. Przedziwnego rodzaju. I mówię o tym Państwu dlatego, mimo że to oczywiście z tematem tego wystąpienia, którym ma być tożsamość śląska, pozornie, a to nawet nie pozornie, nie ma wiele wspólnego. Mówię Państwu o tym dlatego, żeby przejść do dziwnej, nostalgicznej tęsknoty, ale takiej satysfakcjonującej tęsknoty albo wzruszenia, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, które przeżywam podróżując po Niemczech i odkrywając po drodze na mapach słowiańskie toponimy, nazwy miejscowości, prawda, które we wschodnich Niemczech, powiedzmy od północno-wschodniej Bawarii aż po Hamburg, wypełniają mapy i drogowskazy. I właśnie jadąc też od Jeny i przejeżdżając przez taką wioskę, czy małe miasteczko o nazwie Drożka, zacząłem się zastanawiać, dlaczego mi to w ogóle obchodzi. Dlaczego mnie w ogóle obchodzi, że ta nazwa tej wsi, w której po słowiańsku nikt nie mówi zapewne od co najmniej 600 lat, dlaczego ona mnie interesuje? I przypomniałem sobie wtedy o wendach, zwanych też drzewianami. To był taki odłam obodrzytów, takie plemię słowiańskie, które gdzieś w okolicach VII wieku, może szóstego, tego nikt nie wie na pewno, osiedliło się na zachodnim brzegu Łaby, Elby, na południe od Hamburga. I tam sobie mieszkali ci obodrzyci, drzewianie, wendowie, jakkolwiek. Wendami ich zwali Niemcy, jeśli w VII wieku naszej ery możemy już mówić o Niemcach, chyba nie możemy, więc powiedzmy okoliczni Germanie zwali ich wendami. I oni w przeciwieństwie do tych bardziej znanych plemion słowiańskich dzisiejszych wschodnich Niemiec, tam obodrzytów, rugiów i tak dalej, dali się bardzo łatwo podbić, bardzo szybko. I przez 700 lat nikt o nich nie słyszał. No i oni po prostu mieszkali w tych wsiach. I dopiero w XVIII wieku, na tle takiej protoromantycznego zainteresowania się ludowością tych wendów przez 700 lat niewidzialnych, trochę odkryto. Leibniz coś o nich pisał nawet miło i szereg niemieckich intelektualistów przyjeżdżał do tych wsi w XVIII wieku i tam zrobili jakieś takie słowniki. Okazali im to minimum zainteresowania. No i po czym wymarli? Znaczy, nie wymarli w sensie dosłownym, ponieważ ich potomkowie dalej tu, jak wiemy z badań genetycznych, żyją. Ale wymarł ich język, a z językiem wymarła kultura. I zostało po nich właśnie parę tych takich pobieżnych słowników, tych parę uwag Leibnica. Został po nich też taki bardzo smutny, bardzo smutne zapiski Johannesa Faruma Schulze, który był, tak naprawdę nosił nazwisko Niebuhr, ale ponieważ jego ojciec był sołtysem, to przyjął sobie przydomek Schulze i tak już został zapamiętany. I on w tych swoich zapiskach napisał takie zdanie, które zawsze mnie wzrusza. Otóż on napisał, że kiedy umrze on i
jego tam trzech znajomych z wsi, w której mieszkał, już nikt nie będzie potrafił po wendyjsku nazwać psa. No i tak się właśnie stało. Jak umarł i umarło tych paru jego znajomych, to w początkach XIX wieku już po wendyjsku nie mówił nikt. Zostały jeszcze jakieś piosenki przez jakiś czas, zostały pojedyncze słowa wplatane w dolno-niemiecki tamtejszy język, po czym nawet to zniknęło. Gdzieś do końca XIX wieku zostały jeszcze jakieś obyczaje świąteczne, został trochę inny porządek przestrzenny wsi, które w przeciwieństwie do wsi germańskich były budowane na planie tak zwanej okolnicy. No i tyle. I tyle zostało po Wendach. I tak sobie wyobrażałem sobie taką troszkę równie smutną, ale trochę alternatywną ich historię, że gdyby ich przetrwało chociaż, nie wiem, 100 do drugiej połowy XX wieku, kiedy takim ogólnoeuropejską normą stała się jakaś sympatia do takich małych etnosów, no to ktoś wydałby w końcu parę milionów euro na rewitalizację kultury wendyjskiej. Może byłby jakiś festiwal wendyjski, prawda? Ktoś by o tym napisał książkę, zbudowano by jakiś dom kultury, zaczęto by uczyć 15 dzieci tego języka wendyjskiego, po czym skończyłoby się to dokładnie tak samo i znowu umarli. Znaczy nie oni, ale ich język, ich kultura. I przecież tak samo wymrze język Serbów Łużyckich. Niedawno wymarł język Liwów. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o Liwach. Chyba 4 lata temu zmarła ostatnia kobieta mówiąca językiem liwskim na Łotwie. To był język pokrewny estońskiemu i fińskiemu, którym mówiono na takim północno-zachodnim skrawku Łotwy na wybrzeżu. No i był język, nie ma języka. I zostały właśnie to takie programy, zostali ludzie, którzy o liwskich korzeniach, którzy uczą się tego języka jako języka drugiego, pamiętają coś z dzieciństwa i tak dalej, ale język jako żywy język komunikacji umarł. I mówię o tym Państwu dlatego, pewnie się Państwo domyślili, bo zapewne w ciągu dwóch pokoleń umrze język śląski, wszystko na to wskazuje. Dokładnie w taki sam sposób, jak te języki umarły. I to przepełnia mnie wielkim smutkiem, a jednocześnie też zadaję sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie to smuci? Bo no, jak Państwu właśnie powiedziałem na tych paru, dwóch, trzech przykładach, języki po prostu umierają, no tak to już jest, od zawsze, prawda? Więc dlaczego się tym przejmować? Dlaczego próbować temu nawet nie przeciwdziałać, ale dlaczego próbować tą nieuchronną śmierć języka i kultury odwlekać? Ja jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja jeszcze nie wiem, dlaczego to odwlekać warto. Ale zadaję sobie pytanie, co tak naprawdę umiera, kiedy umiera język? Tak, no, umiera kultura. A jeśli umiera jakaś kultura, to umiera bezpowrotnie i nieodwracalnie jakaś część człowieczeństwa, mi się wydaje. Razem z językiem umiera jakiś świat, który nagle staje się dla ludzkości zupełnie już niedostępny. No więc w istnieniu nawet tak małych i zupełnie nikomu niepotrzebnych języków jest jakaś wartość. I
Ja nie potrafię tej wartości precyzyjnie wskazać. Nie potrafię tej wartości nawet nazwać, bo nie jestem naukowcem, jestem pisarzem, jestem artystą. I materią mojej pracy nie jest dyskurs, tylko intuicja, literatura. A to są dwa odrębne zupełnie światy, więc ja próbuję tą wartość nazwać i opisać, ale właśnie w sposób literacki, nie dyskursywny. Ale mówię też o tym również dlatego, że czuję potrzebę, żeby się tłumaczyć. Czuję się potrzebę, żeby się tłumaczyć w odpowiedzi na pytanie, po co się tym w ogóle zajmować? No kogo to obchodzi, prawda? To jest bardzo często się z tym spotykam, może nawet nie kogo to w ogóle obchodzi, ale bardzo często ze strony, powiedzmy, takiej liberalnej polskiej inteligencji, która się bardzo mocno poczuwa do europejskości, słyszę taki zarzut, ale przecież narodowość jest czymś tak zupełnie zbędnym, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszystkich nas jednoczy nasze człowieczeństwo, europejskie wartości i tak dalej. Występuje taka bardzo długa litania, która no, zwykle mnie usypia bardzo szybko. I no, z jednej strony mógłbym na to prosto odpowiedzieć, że o tym, po co się tym zajmować, mówią tylko ludzie, których język i kultura nie umierają. I ludzie, których język i kultura nie umierają, nie są w stanie zrozumieć, czym tak naprawdę jest wśród ludzi tak intymnie i sentymentalnie również związanych z jakimś światem, z tą częścią człowieczeństwa, tak jak wcześniej powiedziałem, czym jest śmierć jakiejś kultury. To jest, tego trzeba jakoś doświadczyć, żeby to zrozumieć. Myślę, że ta ostatnia kobieta mówiąca po liwsku bardzo dobrze rozumiałaby, o co mi chodzi. I rozumiałaby, dlaczego o tym mówię. No ale Państwo nie muszą tego rozumieć, dlatego ja się znowu tłumaczę. Może teraz z tego poziomu sentymentalnego powinienem przejść do konkretu. Więc nawet będą liczby, ale na szczęście nie mam prezentacji żadnej. I tak, w ostatnim spisie powszechnym, który został przeprowadzony w 2021 roku, narodowość śląską zadeklarowało 585 tysięcy ludzi na Górnym Śląsku. Posługiwanie się językiem śląskim zadeklarowało 457 tysięcy ludzi, z czego 53 tysiące zadeklarowało, że jest to jedyny język, jakiego używają na co dzień. I te liczby spotkały się w Polsce z wielkim entuzjazmem polskiej narodowej prawicy, jakkolwiek byśmy to tam czy tam. No, i takiej bardzo, przynajmniej deklaratywnie patriotycznej części polskiej sceny politycznej. No, a dlaczego? Dlatego, że wszyscy ucieszyli się, że od ostatniego spisu, który był przeprowadzony w roku 2011, 10 lat przed tym spisem, ubyło 300 tysięcy Ślązaków. Bo w tamtym spisie z roku 2011 deklaracji śląskich było 850 tysięcy, z czego 350 tysięcy jako jedyna narodowość, prawda? To ma oczywiście wiele powodów, dlaczego się tak wydarzyło, bo jednym z powodów jest na pewno to, że śląskość się z trudem przekazuje generacyjnie, więc kiedy odchodzą ludzie starsi, to ich dzieci się do tej śląskości nie poczuwają. To na pewno ma swoje znaczenie, dużo większe znaczenie moim zdaniem miało skonfigurowanie model przeprowadzenia tego spisu, w którym w pytaniu o narodowość była taka długa lista 14 narodowości, które można było sobie wybrać, zaznaczając w kafeterii, ale na tej liście nie było narodowości śląskiej.
Tylko trzeba było zaznaczyć narodowość inną i wpisać Śląska. Co oczywiście brzmi banalnie, prawda? To nie są, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie uważam, żeby to były jakiekolwiek straszne szykany. Natomiast dla wielu ludzi cyfrowo jakoś tam wykluczonych, a przypomnę może, że śląskość jest tożsamością ludową, proletariacką, w której ten poziom cyfrowego wykluczenia jest na pewno wyższy niż wśród polskiej inteligencji. Dla wielu ludzi cyfrowo wykluczonych to mogła być bariera. To mogła być bariera. Czy to zrobiono celowo? Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że Polska się potwornie boi Ślązaków. Dlaczego Polska się potwornie boi Ślązaków? Nie wiem. Nie wiem, ja mam parę teorii na ten temat, ale obawiam się, że mógłbym zabrnąć w zbyt dalekie dygresje, więc dlaczego 37-milionowy, ważny, duży kraj o kilkusetletniej historii literackiej, o wielkiej tradycji języka, kultury, dlaczego się boi, nie wiem, może tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy chcą mówić w swoim języku? Nie wiem. To wymagałoby być może jakiejś głębszej psychoanalitycznej analizy, której ja przeprowadzał teraz nie będę. Zobaczyć. Więc zamiast tego ja teraz zamiast Państwu śląskość tłumaczyć, będę Państwu, a w zasadzie sam sobie zadawał pytania raczej, na które ponownie nie mam odpowiedzi, więc dlaczego tych kilkaset tysięcy ludzi przy tej nikomu do niczego niepotrzebnej tożsamości, która nie wnosi jakiejś łatwej do wyrażenia, czy z policzalnej wartości dodanej do naszego życia. Dlaczego te kilkaset tysięcy ludzi, w tym ja, dlaczego przy tej tożsamości trwamy? Co to w ogóle znaczy, kiedy ktoś deklaruje tą narodowość śląską w spisie powszechnym? Bo przecież to znaczy zupełnie coś innego, niż kiedy ktoś deklaruje narodowość, nie wiem, polską albo niemiecką. To tylko pozornie jest to samo okienko w spisie, w której się wpisuje narodowość. Bo zupełnie co innego oznacza poczucie przynależności do właśnie wielkich kultur, wielkich narodów, które mają swoją spisaną historię, które mają tą historię współdzieloną, które mają swoją mitologię, literaturę, kulturę, wszystko, a zupełnie coś innym, zupełnie czymś innym jest poczucie przynależności do czegoś, czemu bardzo trudno wyznaczyć granice, nawet przestrzenne. Bardzo trudno w ogóle odpowiedzieć na pytanie, kto jest, a kto nie jest Ślązakiem. To jest zadeklarowanie narodowości śląskiej w bardzo wielu przypadkach jest wyłącznie deklaracją negatywną. Jest powiedzeniem, nie jesteśmy Polakami, nie jesteśmy Niemcami, jesteśmy Ślązakami, nie? Ale co to znaczy, że poza tym, że nie jesteśmy? No i to jest nieco trudniejsze. I przecież bardzo wielu z nas w sposób naturalny, niezauważalny z pokolenia na pokolenie z tej śląskości rezygnuje. W tej chwili bez żadnej wątpliwości na terenie Niemiec mieszka o wiele więcej potomków górnoślązaków. Mówię teraz tylko, bo przepraszam, bo ja jeszcze może tego nie wyjaśniłem na początku, ale kiedy ja tutaj mówię o Śląsku i o Ślązakach, mówię o górnoślązakach, bo Dolny Śląsk to jest zupełnie inna para kaloszy, prawda? I tam i dolnośląska tożsamość. Więc ograniczając się tylko do Górnego Śląska, w Niemczech bez wątpienia mieszka w tej chwili więcej potomków górnoślązaków niż w Polsce. Wystarczy przejść po ulicy Bochum albo w Dortmund i popatrzeć na nazwiska na tym. To jest niewątpliwe. A jednak
Może nie będę tego tak mówił, jak to chciałem powiedzieć, bo to może by to było zbyt ogólne, ale wszyscy tą śląskość w Niemczech tracą. W ciągu dwóch pokoleń najdłużej. Widzę to zresztą po mojej licznej rodzinie mieszkającej w Niemczech i to niektórzy od 100 lat już mieszkają w Niemczech, niektórzy od 70, inni nawet tam powiedzmy od 40 i tak dalej. Praktycznie wszyscy moi kuzyni, moi rówieśnicy, są trochę dalsi kuzyni, ale moi kuzyni mieszkający w Niemczech nie mówią ani słowa po śląsku, ani słowa po polsku. I są przyjęli tożsamość niemiecką, bo tak, ja nie mówię tak jako zarzutu. Tak to po prostu jest. Tylko na Górnym Śląsku to wygląda trochę inaczej. Na Górnym Śląsku jakoś z jakiegoś powodu ciągle zostaliśmy. Dlaczego? Nie wiem dokładnie. Może w trakcie tego wywodu może do tego dotrę. Więc takie króciutkie może króciutki zarys, ale obiecuję, że bardzo krótki, historii śląskiej, który jest mi potrzebny do tego, żeby sobie w ogóle zadać pytanie, znaczy, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Śląsk się czymkolwiek od Polski różni i kiedy to się zaczęło. Więc to się zaczęło w XIV wieku, w roku 1335 Kazimierz Wielki zrzekł się praw do księstw śląskich w zamian za, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, nie zanotowałem sobie tego, ale tam za jakieś księstwo słupskie chyba i za 20 kop groszy praskich na rzecz Jana Luksemburskiego. I wtedy księstwa śląskie, Górny i Dolny Śląski, tam hrabstwo kłodzkie i tak dalej, stały się częścią korony czeskiej i losy korony czeskiej dzieliły aż do wojen śląskich, czyli do konkretnie 1741 roku, w której Śląsk Austro-Węgrom, ówczesnym, nie jeszcze Austrii, przepraszam, Austrii odebrały Prusy. I mimo geograficznej bliskości do Małopolski, no przecież z Górnego Śląska do Krakowa jest 70 km, prawda? Mimo tej geograficznej bliskości, mimo więzów gospodarczych, mimo tego, że bardzo wielu Ślązaków studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale też więcej ich studiowało w Pradze, to jest inna sprawa. Losy historyczne Górnego Śląska i Dolnego też, ale tak jak się umówiliśmy tutaj, to czym nie umówiliśmy się, Państwo nie mieli tutaj możliwości wypowiedzenia, ale będziemy mówić ja mówię o Górnym Śląsku. Losy Górnego Śląska toczyły się inaczej i dobrym przykładem jest wojna 30-letnia, która nie istnieje w polskiej historii, ponieważ Polski nie dotyczyła przesadnie. Polski dotyczyła wojna 30-letnia o tyle, o ile wypożyczano Lisowczyków, czyli tych najemników XVII-wiecznych, bardzo okrutnych tam temu, kto płacił. Natomiast dla Śląska wojna 30-letnia była absolutną katastrofą, która zmniejszyła populację i Dolnego i Górnego Śląska, prawdopodobnie jakieś 25-30%. Zatrzymała rozwój gospodarczy i z tej katastrofy Śląsk podniósł się dopiero w dobie industrializacji, dopiero 120 lat później. A mówię o tym również dlatego, że ucząc się historii w polskiej szkole, w podstawówce, w liceum, na studiach, w polskiej szkole w moich rodzinnych Pilchowicach na Górnym Śląsku nie usłyszałem ani słowa o wojnach husyckich, nie usłyszałem ani słowa o wojnie 30-letniej. Za to bardzo dużo o wojnach z Moskwą, wojnach z Kozakami, ze Szwedami i tak dalej. I
Mówię o tym dlatego, że to we wszystkich świadomych Górnoślązakach powodowało pewnego rodzaju taką dysforię. To znaczy, ja mając lat 10, jeszcze wychowywałem też w specyficznej rodzinie, to jest inna sprawa, ale mając lat 10 byłem świadomy tego, bo tłukł mi to do głowy mój dziadek, że to, co mówią w szkole, to nie jest moja historia. Ja miałem inną historię. My, jako Ślązacy, mieliśmy inną historię. I to jest jakoś ważny moment dla mnie. Więc ja tak naprawdę, kiedy mówię o Śląsku, to czasem dziennikarze w Polsce mają takie wrażenie, że ja mówię w imieniu Górnoślązaków, albo że ja reprezentuję Górnoślązaków. Ale to nieprawda, bo ja nie mogę mówić w imieniu Górnoślązaków, ponieważ nikt nie dał mi do tego mandatu w żaden sposób. Nikogo nie reprezentuję poza samym sobą, bo nikt mnie na takiego reprezentanta nie wybrał. Więc tak naprawdę, kiedy mówię o Śląsku, to mówię wyłącznie w własnym imieniu i dlatego zawsze ten mój wywód staje się wywodem bardzo intymnym, bo to jest moje intymne przeżycie, nie zaś oficjalna wykładnia historyczna. I znowu się tłumaczę, prawda? Tak, ale inaczej nie mogę. Więc ja mówiłem sobie, używając oczywiście metafory, mówiłem sobie kiedyś, że odpowiadając sobie samemu na pytanie, czym dla mnie jest ta śląskość, ta przynależność do wymierającej kultury i wymierającego języka. No i mówiłem sobie, to jest jakiś fundament. To jest jakiś fundament, na którym sobie tam zbudowałem, powiedzmy, własną osobowość i tak dalej. Wynikając oczywiście z wychowania, z dorastania w konkretnym społecznym kręgu, w konkretnej rodzinie i tak dalej. Ale potem zdałem sobie sprawę, że lepszą metaforą niż fundament jest osnowa. Bo fundament, jak wiemy, znajduje się na samym dole budynku i budynek jest zbudowany, jest stoi, prawda? A osnowa jest czymś, co przenika płótno. To znaczy jest czymś, na czym ta materia tkaniny jest zbudowana i tym właśnie dla mnie śląskość jest. Jest osnową mojego charakteru, mojego człowieczeństwa. Z niej wynika nieskończony potencjał mojej toksyczności. Z niej wynikają wszystkie moje wady, które, jak często zauważam, współdzielę z bardzo wieloma, za sprawą mojego dziadka oczywiście, z bardzo wieloma moimi, nie wiem jak to powiedzieć, no, proszę, to jest dobry moment, chciałem w tej chwili powiedzieć rodakami, po czym natychmiast zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie niestosowne słowo. Kiedy mówię o śląskości, kiedy mówię o śląskiej tożsamości, użyć takiego neutralnego, wydawałoby się, polskiego wyrażenia rodacy, to tak się nie da mówić o Ślązakach. Na pewno Państwo znają jakieś słowo dla mnie. Ale mi chodzi tylko o niestosowność tego słowa rodacy. A z czego ono wynika, ta niestosowność? Nie wiem, być może z takiego wysokiego diapazonu, na którym to słowo brzmi, a w śląskości nie ma nic wysokiego. Może dlatego śląskość ciągle wydaje mi się atrakcyjna, dlatego że o śląskości nie da się mówić na tym, nie da się mówić językiem patriotycznej przemowy. I
mówiąc o tym, tłumaczę się może właśnie dlatego, że nie jestem śląskim nacjonalistą, ponieważ nie da się być śląskim nacjonalistą, nie da się być nawet śląskim patriotą, bo śląskość należy do trochę innego porządku. I oczywiście na jakimś poziomie, powiedzmy, prawnym, ja sam bardzo chciałbym, aby śląskość w Polsce została uznana za po prostu mniejszość etniczną, bo z tego wyniknie szereg rozwiązań, które sprawią, że ten już leżący na intensywnej terapii pacjent jeszcze trochę pooddycha. On umrze i tak. Mam nadzieję, że nie za mojego życia, ale bardzo możliwe, że za mojego. Ale on umrze i tak, ale jeszcze troszkę. No. Jeszcze troszkę niech nawet jeśli miałaby za niego oddychać maszyna, jeśli Państwo mi pozwolą troszkę pociągnąć tą niestosowną metaforę, jeśli miałby być odżywiany dożylnie, to niech to jeszcze chwilkę potrwa. Tak bardzo bym sobie tego życzył. Więc z tego powodu oczywiście na poziomie prawnym będziemy mówić o mniejszości narodowej, o narodowości śląskiej i tak dalej, ale kiedy dotknę samej istoty tego, czym śląskość jest, to ten język jest nieadekwatny do jej opisu. Dlaczego jest nieadekwatny? Pewnie z takich dość prozaicznych powodów. No. Dlatego, że język ten, który był pierwszy język w zasadzie, nie ma swojej kultury literackiej, nie ma nawet swojej normy językowej. Teraz ją tworzymy powoli. Po co? Po nic. Żeby trochę później wszystko to umarło. Więc może dlatego się nie da o tym mówić w taki sposób. Natomiast bez wątpienia śląskość jest modusem mojego człowieczeństwa. To jest mój sposób na bycie człowiekiem i innego nie mam. Ale, jeszcze raz powtórzę, nie da się być śląskim nacjonalistą, bo śląskość jest na to zbyt wątła, to po pierwsze. To było aż śmieszne, bycie śląskim nacjonalistą byłoby takie groteskowe, jak, nie wiem, jak dziecko przebierające się za bohatera wojennego. Ale też dlatego nie da się być śląskim nacjonalistą, że śląskości nie sposób wyobrazić sobie w absolutnej odrębności od innych narodów. Ja za chwilkę jeszcze będę o tym, powiem o tym troszkę może więcej, o tak zwanej schizmogenezie, ale w swojej istocie śląskość jest nieodwołalnie i niezaprzeczalnie związana z tymi dwiema wielkimi kulturami, między którymi wyrosła, z kulturą niemiecką i kulturą polską. I nie da się śląskości opowiedzieć w taki sposób, który by to ignorował. To jest niemożliwe. No i dlatego również nie sposób być śląskim nacjonalistą, ponieważ śląskość jest z zasady polifoniczna. Bardzo niewielu było Ślązaków w ciągu ostatnich, powiedzmy, 100 lat śląskiej kultury, którzy mówiliby tylko po śląsku. Śląskość się z zasady od przynajmniej tych, powiedzmy, 150 lat realizuje w trzech językach, czyli po polsku, po niemiecku i w tym naszym wątłym języku, a może nawet języczku. Więc Państwo mają zapewne słuszne wrażenie, że ja tę własną śląskość niezwykle intensywnie przeżywam, co jest prawdą. Przeżywam ją intensywnie, bo ja w ogóle samego siebie niezwykle intensywnie przeżywam. To jest taka przywara niestety artystów, muszę mi to wybaczyć. Ale bez tego nie sposób się zajmować, znaczy takim zawodem, jaki mam. Jest to oczywiście niestosowne, no ale inaczej nie mogę. Natomiast ta intensywność, z jaką przeżywam tą własną śląskość, ona nie wynika z siły śląskości, tylko wręcz przeciwnie, ze słabości. I więc z tego właśnie powodu ja nie mam żadnych marzeń w kwestii, w
kwestii Śląska. Nie próbuję sobie wyobrażać śląskiej wielkości, jakiś Bóg wie jakich instytucji. I nie tylko dlatego, że to się nigdy nie wydarzy, ale dlatego, że to się w pewnym sensie wydarzyć nie może, bo ta znikomość, ta pomijalność, ta słabość należy do samej istoty tego, czym jest śląskość. Gdyby śląskość nagle stała się potężna, dominująca, Bóg wie, jak to przestałaby być tym, czym jest. Więc gdybym się miał skupić dokładnie na tym, czym to moje intensywne przeżywanie tej etnicznej tożsamości jest, to jest w gruncie rzeczy absurdalne, a jednocześnie bardzo silne poczucie jedności z krajobrazem, z domami, z drzewami, z drogami, kościołami, kamieniami, z tymi śląskimi axis mundi, czyli wieżami szybowymi kopalń i z grobami. No i dlaczego mówię, że to jest absurdalne? No bo jak można czuć jedność z drzewem, z kamieniem i z grobem? Znaczy z grobem to się wszyscy staniemy jednością w którymś momencie, ale za życia nie, a jednak tak. Więc czy śląskość w ogóle jako taka jest wartością tylko dla nas, Ślązaków? I tutaj wydaje mi się, że chyba nie. Już mówiłem o tym wcześniej, prawda? O tym, jaka jest wartość w trwaniu małych tożsamości, małych języków, które są po prostu fragmentami człowieczeństwa. Jak kiedy byłem mały i byłem z rodzicami nad morzem, to najbardziej fascynowały mnie takie kawałki szkła obrobione przybojem, zwykle zielonego, po rozbitych butelkach, które człowiek znajdował w tym piasku i one jakoś tam lśniły w tym piasku. Ja tak trochę myślę właśnie o takich takich tożsamościach. I właśnie sobie przypomniałem, że mówiłem wcześniej Państwu o tym, że umarła ostatnia kobieta mówiąca językiem liwskim. I przypomniałem sobie o istnieniu Krystyny Calderon. I to jest ostatnia, ona jeszcze żyje. Sprawdzałem ją dzisiaj rano. Mimo, że już jest bardzo stara. I to jest, ona jest ostatnim człowiekiem, który mówi językiem jagańskim. To jest taki język, którym przez pewnie dobre 2000 lat mówiono na ziemi ognistej w Chile. Jestem pewien, że ta kobieta wie, że teraz, jako ostatnia nosicielka tego języka, ona zresztą też była bardzo, bardzo intensywnie przepytywana przez antropologów, etnologów i tak dalej, etnografów, może raczej. Więc ona na pewno wie, że jest ostatnią nosicielką całego kosmosu, całego świata, całego porządku świata nawet. Tak jak każda kultura zaczyna od właśnie wyznaczenia tej axis mundi, tej osi świata, wokół której się rozplata. No i śląskość też jest takim kosmosem. Całym kosmosem, całym światem, nawet jeśli to jest bardzo malutki kosmos, to jest kosmosem. I kiedy śląskość zaczęła być tym kosmosem? To jest bardzo dobre pytanie, na które sobie zadaję, które sobie bardzo często zadaję, dlatego że wielu ludzi, którzy zaczęli się śląskością zajmować, kiedy zaczęło się coś, co oni nazywają śląskim odrodzeniem narodowym, co mi z trudem przechodzi przez usta, ale powiedzmy, że taka nazwa funkcjonuje. No więc oni idą tym tropem, którym szły
różne etnosy Europy w XIX wieku, w dobie tego wielkiego odrodzenia narodowego Europejczyków, w którym generalnie Europejczycy wynaleźli narody, bo wcześniej, jak Państwo dobrze wiedzą, Gellnera narodów nie było, a w XIX wieku musiały się pojawić, bo pojawiły się fabryki i narody, jak twierdzi Gellner, wzięły się z fabryk i z wojska, z poboru. Ale nie będziemy iść w tą stronę, bo ja nie chcę Państwu przedstawiać teorii nacjonalizmu Gellnera, zresztą jest ich parę innych. Ja zresztą szczerze mówiąc wolę Hobsbawma. I idąc za Hobsbawmem, wiemy, że każdy naród musiał sobie wynaleźć historię. Te historie, które powszechnie uznajemy za historie narodowe, one niekoniecznie muszą być z historią w sensie sensu stricto, czyli tego, jak było wiele wspólnego. Historie służą narodom do ustanowienia samych siebie na porządku, w porządku czasu, na tej osi czasu, na tej trójwymiarowej, czy może powiedzmy dwuwymiarowej mapie, to ramy narodowości w XIX wieku zaczęły wyznaczać granice, dlatego z taką zażartością oni potem walczono, a na osi czasu właśnie historia, która, jak wiemy od Hobsbawma, była historią wynalezioną. Historię w ogóle w tym znaczeniu wynaleziono w XIX wieku, kiedy historia zaczęła służyć uzasadnianiu aktualnej polityki i do dzisiaj się w tym celu nią posługują wszyscy. No więc idąc tym tropem tego XIX-wiecznego odrodzenia narodowego, wielu śląskich działaczy, aktywistów, a o potędze tej tożsamości może Państwu wiele powie to, że ich wszystkich znam. Bo myśmy się wszyscy zmieścili na tej sali i nie byłoby tłoku. No więc oni idąc tym XIX-wiecznym tropem zaczęli wyobrażać sobie i zbierać z jakichś strzępów tą wielką, prastarą historię śląskiej tożsamości, prawda? Jest taki pan Dariusz Jerczyński, który napisał Historię narodu śląskiego. I to jest taka książka, która mogłaby powstać powiedzmy w latach 40. XIX wieku w czasie na przykład, nie wiem, litewskiego odrodzenia narodowego, słowackiego odrodzenia narodowego, wtedy, kiedy wymyśliły się takie narody właśnie jak Litwini, Słowacy, Czesi, współcześni Węgrzy w znaczeniu tego, no i tak dalej, prawda? To Estończycy, Finowie, etc., etc. No tylko cały problem jest taki, że nie żyjemy w połowie XIX wieku, czego... Mówię o nieszczęsnym panu Jerczyńskim, a powinienem być może powiedzieć o bracie mojego dziadka, o Alfredzie Dradze, chyba się mówi po polsku. Podnosimy się go do Alfredzie Draga, się nie odmienił. Alfred Draga napisał na początku lat 90, był jednym z założycieli Ruchu Autonomii Śląska i napisał taką bardzo smutną, ale też z perspektywy czasu też bardzo zabawną książeczkę o wspaniałym tytule Meandry Śląskiej Niewoli. I Alfred Draga bardzo wierzył w takie... On nawet w ogóle nie chciał, on nawet wymyślił osobną nazwę dla Śląska. Bo Alfred Draga życzył sobie, aby Śląsk był nazywany Silingią. Nie Silesią, nie Schlesien, tylko Silingią, Silingia. I no, miał to nieszczęście, że urodził się w roku 1928, a nie w roku 1828. Gdyby urodził się w roku 1828, to by się znakomicie z tym wszystkim odnalazł, bo tak się właśnie narody w Europie wynajdowały, ale na przełomie XX-XXI wieku to już nie działa. Więc no, nie sposób... I
Wszyscy ci moi znajomi mówią o tym właśnie, o tym, że tam, nie wiem, w XV wieku mówiono, że nie ma większych wrogów polskości niż Ślązacy, o tym, że dlatego zbudowano te wszystkie zamki, orle gniazda, żeby się bronić przed Ślązakami, że robią Ślązaka świadomego samego siebie, nawet z Angelusa Silesiusa, bo no, skoro Silesius to Ślązak, prawda, i tak dalej. To są oczywiście wszystko bzdury. To są oczywiście wszystko bzdury. I czy ludzie się wtedy nazywali Ślązakami? Tak, ale to znaczyło zupełnie coś innego niż dzisiaj, nie? Czy czuli się Polakami? Nie, bo w ogóle w pewnym sensie w XIV wieku nie było Polaków. Tak samo jak nie było Niemców w dzisiejszym tego słowa znaczeniu i tak dalej. W tych bardzo często przywołuje się przeciwko Gellnerowi, o którego wcześniej wspominałem, który twierdzi, że narody powstały w fabrykach w XIX wieku. Bardzo często się przywołuje jako taki przykład, który miał dowodzić, że Gellner się mylił, że na uniwersytetach, na średniowiecznych uniwersytetach w Europie były tak zwane nacje. I studenci się dzielili na nacje, była tam niemiecka, włoska, polska, jakaś taka. Ślązacy najczęściej byli zapisani do czeskiej. Z czego nic nie wynika, nie? Ale powiedzmy, że taka świadoma, a przez świadoma mam na myśli zdolna do upolitycznienia samej siebie śląskość, w jakimś ograniczonym stopniu powstała 100 lat temu. To jest cała historia. I to powstała zaskakująco. Ja bym powiedział, że były dwa takie źródła. Jednym źródłem był taki raciborski ksiądz Karol Ulicka. Wieloletni działacz niemieckiej partii Centrum na Śląsku i pochodzący tam spod Cieszynia człowiek nazwiskiem Kożman, którzy po zakończeniu I wojny światowej z powodów, których już może nie będę tłumaczył, uwierzyli w to, że Górny Śląsk, bo nie mówili o Dolnym, ale że Górny Śląsk może stać się czymś w rodzaju Szwajcarii. Dwujęzycznym, co ważne, dwujęzycznym, niemieckim, polskim, nie trójjęzycznym, bo żaden z nich w ogóle nie zdawał sobie trudu istnieniem języka, znaczy nie zwracał uwagi na istnienie języka śląskiego, który zawsze dla nich był tylko wasę polnisz, zepsutą polszczyzną, prawda? Czymś dobrym dla ludzi nieposiadających przesadnego potencjału intelektualnego. I wierzyli, że taka Szwajcaria, zapewne pod mandatem ówczesnej Ligi Narodów, może na Górnym Śląsku powstać. I było to szlachetne marzenie, bo to było marzenie, które gdyby się mogło wtedy ziścić, być może zapobiegłoby temu potwornemu rozlewowi krwi, który się na Śląsku w latach 1919-1921 wydarzył. Ale być może ten rozlew krwi po prostu wydarzyć się musiał, więc oczywiście, jak wiemy, te marzenia Ulickiej i Kożdonia o Freistadt, Oberschlesien się nie wydarzyły, nie ziściły, przepraszam. I drugim środowiskiem, które te ponad już 100 lat temu tożsamość śląską jako taką zaczęło wyrażać, upolityczniać, było środowisko rozczarowanych powstańców śląskich po pierwszym powstaniu, którzy, no tam takimi najważniejszymi postaciami był Teofil Kubka, zamordowany na polecenie Korfantego prawdopodobnie, i niejaki Pronobis. I oni redagowali taką uroczą, dwujęzyczną gazetkę, pięknie wydaną, bo po lewej stronie była po polsku, po prawej stronie był ten sam artykuł po niemiecku i wszystkie artykuły były w ten sposób zestawiane. Tytuł brzmiał Wola ludu, der Wille des Volkes. I ci moi znajomi, koledzy, działacze śląscy czasem wyobrażają sobie, że właśnie taki Pronobis, czy Teofil Kubka, czy Karol Ulicka, że oni byli w pewnego rodzaju takim ideałem śląskości, idealnym wyrażeniem tym, czy śląskość może być, no bo byli 100 lat temu, a to już jest coś, nie? 100 lat to już jest coś. No natomiast, kiedy się tą gazetę poczyta, oni nie mieli zielonego pojęcia, czy może być Śląsk,
czym jest śląskość. Oni w ogóle zaczęli dopiero zadawać sobie to pytanie. Zaczęli sobie zadawać wtedy to pytanie i szukali zupełnie po omacku. Żaden z nich nie pisał po śląsku. Pisali albo po polsku, albo po niemiecku. A jedyną gazetą, która się po śląsku wtedy ukazywała, to był taki satyryczny Kocynder. Była taka gazetka, polska propagandowa gazetka, ale uznali, że może by ten wybornik zrozumiał, to trzeba do niego mówić jego językiem, więc redagowano te żarty o Niemcach, redagowano po śląsku. A Kubka czy Chronobis najbardziej skupiali się na personalnej walce z Korfantem, bo to też byli dawni Korfantego współpracownicy. No i takie są te wzniosłe początki górnośląskości. Więc nie znajdziemy na to pytanie, od którego się w ogóle zaczynał trochę ten mój już chyba przeciągający się troszkę wykład. Odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, nie znajdziemy w historii. Nie znajdziemy w historii, bo w historii tej odpowiedzi po prostu nie ma. Bo jakimś przedziwnym zrządzeniem losu Ślązacy się na to XIX-wieczne narodotwórstwo europejskie, przepraszam panią tłumaczkę od razu za to słowo, nie załapali. Nie załapali, pozostali tym narodowo indyferentnym etnosem pomiędzy tymi dwiema kulturami. A jednak musimy o tej historii pamiętać. Musimy o tej historii pamiętać, bo ta historia nieopowiedziana, ja zwykle mówię o niej jako o tajnej, mówionej historii Ślązaków, bo przekazywanej zwykle po cichu, z pokolenia na pokolenie, w jakichś kuchniach, szeptana historia Ślązaków, no ona nas czyni tym, kim jesteśmy. I czy to będzie hekatomba Wielkiej Wojny, a w każdej śląskiej, no może nie w każdej, ale w większości śląskich wsi stoją takie pomniki niemieckie jeszcze pomniki tych, którzy zginęli w okopach Wielkiej Wojny, na których są wielu twardochów też jest na tych pomnikach. Co ciekawe w ogóle, te pomniki przetrwały cały okres PRL-u. Je wszystkie schowano, no może nie wszystkie, ale przynajmniej te, których parę historii znam. W Pilchowicach ten pomnik zakopano w jednej ze stodół pod no nie wiem jak się w stodole nazywa, pod bok? Pod klepiskiem, nie, tak chyba było murowane to klepisko, cieplane betonem. Po czym na samym początku 90 roku on został po prostu wyciągnięty bez uzgodnień z jakimkolwiek urzędem, został z podziemi wyciągnięty i postawiony na miejscu, w którym stał do 45 roku, natychmiast. I tak się wydarzyło w bardzo wielu śląskich wsiach. Kiedy tylko ludzie poczuli, że no, nikt nie przyjdzie i go nie schowa. Lubię tę historię, bo ja czasem sobie myślę, że w ogóle my jako Ślązacy też jesteśmy tacy trochę właśnie zakopani pod taką podłogą, z której się sami, jak Baron Münchhausen, za włosy się sami spod tej podłogi trochę staramy się wyciągnąć. I jesteśmy zakorzenieni również w tym, o czym już parę razy wspominałem, ale może tak trochę chyłkiem, o naszej proletariackości. To jest bardzo ważny wątek. To znaczy to, że w naszej historii, w prawdziwej śląskiej historii nie ma pałaców i zamków. I one oczywiście są na Górnym Śląsku. I ja w ogóle z wielkim rozbawieniem obserwuję wielką fascynację bardzo wielu Ślązaków tymi pałacami, których zawsze mówią tam nasze pałace, nasz grof i nasz tam baron jakiś i tak dalej. Strasznie jakoś tak Ślązacy sobie uwspólnili te pałace, tak jakby kiedykolwiek do nich należały.
Przypominam sobie, że kiedy chyba 15 lat temu do Pilchowic przyjechał potomek dawnych właścicieli Pilchowic, mieszkający teraz w Hamburgu, prawnik nazwiskiem von Węgierski. To była taka polska rodzina szlachecka, która w XVI wieku kupiła sobie Pilchowice. W ciągu jednego pokolenia straciła jakąkolwiek polskość, została po prostu pruską szlachtą. Nie, przepraszam, wtedy jeszcze austriacką szlachtą, potem pruską szlachtą. No i oczywiście zostali wyrzuceni w 1935 roku. No i przyjechał do tych Pilchowic graf von Węgierski, to został przywitany po królewsku. Kupił nam dwie butelki szampana, takie duże, jakieś tam zrobił, takie przed kościołem, jakiś taki mikrofestynik, tak oceniam wydatek na jakieś 500 euro na ten mikrofestynik. I wszyscy byli zachwyceni w Pilchowicach, a ja miałem ochotę chodzić i pukać się w głowę. O co wam chodzi? Przecież w tym zamku, który wydawał się wasz, byliście wyłącznie służbą, no. Byliście pańszczyźnianym chłopstwem, jak wszyscy moi potomkowie. I teraz zachwycacie się tym krabem. Przepraszam, już skończyłem na ten temat, ale to nie przestaje mnie fascynować. Więc w tej śląskiej, proletariackiej historii tych zamków i pałaców nie ma, chyba że z perspektywy służby i chłopstwa. I to jest ważne, dlatego, że jakikolwiek awans społeczny dla Ślązaka zawsze okupiony był wyrzeczeniem się własnego języka, własnej kultury. Teraz się już chyba tego nie słyszy, dlatego że śląski się dużo mniej słyszy, ale kiedy ja miałem 15 lat, to często słyszałem, kiedy do dziewcząt mówiących na przykład, nie wiem, w autobusie po śląsku, jakaś oburzona pancia zwracała się, taka ładna dziewczyna, a tak brzydko po śląsku mówi. I to nie chodziło o to, że ona brzydko mówi po śląsku, że źle, brzydko, brzydko, bo po śląsku, prawda? Że to było oburzające. Do mnie nikt tak nie mówił, ale może dlatego, że nigdy nie była ładną dziewczyną, no więc. To jest oczywiście zabawne to, że elity śląskie zawsze się zwracały, żeby być tą elitą. Jeśli ktoś chciał doświadczyć społecznego awansu, musiał zostać najpierw Niemcem, potem musiał zostać Polakiem. I to jest tak naprawdę też element naszej tożsamości. Ta długa historia wyrzekania się tego, kim naprawdę jesteśmy, wyrzekania się tego, co po polsku się nazywa językiem ojczystym, ale ja bardziej tutaj wolę niemieckie Muttersprache, bo zawsze mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej matczyny język niż ojczysty. I to, jak się wyrzekaliśmy tej naszej niedookreślonej tożsamości, tego wielkiego niczego, z czym jesteśmy związani, na rzecz tych opowieści wielkich, wygodnie umoszczonych w tych długich literackich historiach, to również jesteśmy my. I wielkim paradoksem w tym, o czym Państwu mówię, jest to, bo ja cały czas mówię Państwu już prawie od godziny, więc już chyba naprawdę będę kończył, kiedy mówię o tej śląskiej słabości, wątłości, niedookreśloności, paradoksem jest to, że śląskość jest w ogóle, co nie przestaje mnie zadziwiać. A mało tego, że jest, śląskość jest atrakcyjna, czy staje się atrakcyjna. To chyba gorzej rozumieją ludzie, którzy się w tej śląskości urodzili, znaczy, którzy się wyrośli w takich rodzinach, jak ja wyrosłem, gdzie ta śląskość była od zawsze, od dziecka, od pokoleń i jeszcze przekazywana przez takich świętych szaleńców, jak wspomniany wcześniej Alfred Draga, brat mojego dziadka. No ale mój dobry kolega, też pisarz, o którym Państwo na pewno słyszeli jako laureacie Nagrody Nike, Zbigniew Rokita, swoją śląskość odkrył jako dorosły człowiek. I Zbyszek zaczął samego siebie, czemu dał wspaniały literacki wyraz w książce Kajś, zaczął samego siebie jako Ślązaka wymyślać jako dorosły człowiek.
I dlaczego? No to trzeba by zapytać Zbyszka. Ale ja uważam, że to jest niezwykle optymistyczny sygnał. Zbyszek nawet uczy się mówić po śląsku. Co muszę przyznać się ze wstydem, często się spotyka z naszej strony. Znaczy z naszej, przepraszam, mówię z mojej, czy tam z mojego przyjaciela Roberta Talarczyka, z którym, z dyrektora Teatru Śląskiego, z którym mówił różne rzeczy, który również jest takim Ślązakiem, nie z wyboru, ale z urodzenia i wychowania, to kiedy Zbyszek próbuje mówić po śląsku, to my się z niego okrutnie śmiejemy wtedy, czego nie powinniśmy robić. To jest bardzo głupie, ale trudno się powstrzymać czasem. Tym niemniej uważam, że to jest taka śląskość z wyboru, odkryta w dorosłości, jest ważniejsza niż moja śląskość, wyniesiona z tego pełnego świętych szaleńców domu. Więc ja może na tym skończę. Jeszcze mógłbym mówić dalej, ale nie chcę Państwa już zanudzić. Dziękuję bardzo.